Witam bardzo serdecznie w Stowarzyszeniu Fidei Defensor. Dzisiaj naszym gościem jest pan mecenas Filip Wołoszczak, stały współpracownik Centrum Interwencji Procesowej Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris, zaangażowany m.in. w postępowania procesowe w zakresie ochrony dóbr osobistych, prawa prasowego oraz prawa karnego, ale od wczoraj w Szczecinie i m.in. pan mecenas wziął udział w konferencji Gwarancje Konstytucyjne Wolności Sumienia i Wyznania w Polsce w kontekście orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, która to konferencja była organizowana m.in. przez Stowarzyszenie Fidei Defensor, a także przez Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Szczecinie. I tu pierwsze pytanie do pana mecenasa. Jakie konkluzje po wczorajszej konferencji? Dzień dobry. Po pierwsze, wczorajsza. Dziękuję bardzo za zaproszenie i dziękuję bardzo za konferencję, ponieważ była bardzo ciekawa, trzeba przyznać. Poruszyliśmy wiele tematów. A najciekawszymi kwestiami były po pierwsze odpowiedzialność dużych podmiotów, takich jak Facebook czy Twitter, za naruszenie czy to wolności religijnych, czy dóbr osobistych, czy podobnych wartości, a także praktykę stosowania przez polskie organy oskarżyciela posiłkowego artykułu 196 kodeksu karnego, związane z tym problemy praktyczne, no i próbę odpowiedzi na pytania, co z tymi problemami zrobić i w którą stronę pójść, żeby rzeczywiście przepisy te były dobrze stosowane. Czy były jakieś konkretne propozycje też ze strony prelegentów w tym kierunku? Tak, tak, bo przeszliśmy do dwóch różnych, całkowicie odmiennych wniosków. Jednym z tych wniosków było tak, żeby zacząć pracę u podstaw. Ponieważ społeczeństwo nasze nie jest wyedukowane prawnie, ma nie wie, co im przysługuje tak naprawdę na podstawie przepisów prawa. Jednym z myśli była kwestia, żeby po prostu nauczyć ludzi, przeprowadzić przez nas, czyli pełnomocników, adwokatów, czy radców prawnych, czy takie stowarzyszenia jak Fidei Defensor, edukacji u źródeł i u podstaw, żeby ludzie wiedzieli, jeżeli ich uczucia religijne zostają obrażone, jeżeli ktoś pisze o wartościach, które dany człowiek wyznaje w sposób urągający debacie publicznej, żeby wiedział, co może zrobić. No bo w wielu kwestiach chciałby coś zrobić, taki typowy Kowalski, a po prostu odbija się od ściany, bo jest bezradny, bo nie wie, co może zrobić. I to była jedna myśl. A która to myśl ma na celu coś takiego, żeby prokuratury, zobaczywszy, ile tych spraw jest i rzeczywiście, że te przestępstwa, te czyny są szkodliwe społecznie, zaczęły działać w przeciwieństwie do tego, co się dzieje teraz, obecnie. A druga myśl była taka, żeby przestępstwo, tak jak przestępstwo obrazy uczuć religijnych, albo usunąć z kodeksu karnego i pozostawić to ścieżce cywilnej. Jeżeli coś takiego ma miejsce, wtedy pan Kowalski przychodzi do adwokata, do Stowarzyszenia Fidei i Defensor, do Ordo Iuris i jest reprezentowany na drodze cywilnej przeciwko naruszycielowi, z czym się wiąże oczywiście kwestie, dużo kwestii praktycznych utrudnionych, albo też zrobienie z tego przestępstwa artykułu 196, nie przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego, że prokuratora jest angażowana od samego początku, do zrobienia tego przestępstwem, czy to prywatno-skargowym, jak pomówienie czy znieważenie, czy typowo wnioskowym. Wówczas w tej pierwszej opcji, czyli pozostawienia tego na gruncie prywatno-skargowym, wówczas sam zainteresowany sporządza prywatny akt oskarżenia, w którym oskarża kogokolwiek, który naruszył te prawa i idzie z tym do sądu. Prokuratura zostaje wyłączona i tylko na sądzie ciąży obowiązek uzyskania odpowiedzi i odpowiedzi tak naprawdę na pytanie, czy uczucia religijne zostały naruszone. Jak mogłaby się w praktyce odbywać ta edukacja społeczeństwa, o której pan mecenas wcześniej powiedział, jeśli chodzi właśnie o takie znajomość prawa w tym konkretnym zagadnieniu, czyli właśnie obrazy uczuć religijnych, czy przeciwdziałania właśnie takim sytuacjom, gdzie będzie naruszone właśnie wyznanie czy postawa danego człowieka?
na pewno przyjąć udział w konferencjach takich jak wczoraj, bo o tym właśnie rozmawialiśmy. A po drugie uważam, że chyba jedną z lepszych elementów to był po prostu, może nie poradnik w formie książkowej, ale poradnik dostępny w formie elektronicznej, rozpropagowany, czy to za pomocą, nie wiem, Facebooka, krytykowanego wcześniej, czy podobnych platform, żeby to po prostu do ludzi dotarło, a jak podstawowe informacje do ludzi dotrą, to już później sobie moim zdaniem poradzą. Zaopatrzeni oczywiście w te najprostsze, najbardziej podstawowe informacje. Najlepiej by było trafić na przykład do szkół. Na przykład. To też jest bardzo, bardzo dobry pomysł, trafić do szkół, czy prowadzić tą edukację na takim poziomie. Tylko wtedy też proponowałbym wyjść z tą edukacją szerzej. Na przykład, co jest u nas, to też wczoraj było podnoszone, nie rozpropagowane, tak jak w Stanach Zjednoczonych, żeby jednak zwracać się do prawnika ze wszystkim, z każdym problemem przed podpisaniem, na przykład umowy kredytowej, gdzie później, tak jak wiemy, dużo ludzi zostaje z przysłowiową ręką w nocniku uwikłana w kredyt frankowy. Czy spotkał pan się z jakimś takim rzeczywiście kuriozalnym wynikiem, wyrokiem w zasadzie, który nawiązywałby właśnie do tego artykułu, o którym pan wspomniał wcześniej, czyli 196 artykułu kodeksu karnego? Tak, jest taki bardzo znaczący moim zdaniem zarówno praktyce stosowania tego prawa, podejściu prokuratury do tego. Decyzja procesowa prokuratury dotyczyła ona umorzenia postępowania, w którym jako naruszające uczucia religijne klienta było zdjęcie, na którym należącą na podłodze ikonę z wizerunkiem Matki Boskiej ktoś odepcze po prostu. I prokuratura powiedziała, że ona nie jest w stanie zbadać, czy wypełnione zostały znamiona przestępstwa. Dlaczego? Ponieważ but jest na wizerunku osoby umieszczonej na ikonie i nie można z całą pewnością stwierdzić, czy to jest Matka Boska, więc nie popełniono przestępstwa. Rzeczywiście przykład bardzo kuriozalny. Pytanie jeszcze jest tutaj kolejne. W jaki sposób możemy reagować na to, co się dzieje obecnie na ulicach, gdzie w wielu przypadkach te uczucia religijne mogą być bardzo mocno znieważane. To nie tylko dotyczy oczywiście kościołów, ale nas, po prostu tutaj osób wierzących, które mogą po prostu to w pewnym momencie spotkać, idąc po prostu ulicą. Znaczy, to ja odpowiem na to pytanie troszkę od tyłu na początku. Co bym widział najbardziej skuteczne, żeby takich rzeczy po prostu nie było? Tak? Czy to przerywania nabożeństw, czy mazania po kościołach, czy podobnych tego typu zachowań? Moim zdaniem najważniejsza jest szybka reakcja prawna. Ona nie musi być mocna w zakresie, nie wiem, kara pozbawienia wolności, ale musi być szybka i nieunikniona. W takim zakresie, że jeżeli sprawca dokonuje bilansu zysków i strat i pomyśli, że przerwie tą mszę świętą i na 50% nic mu się nie stanie, a na 95% mu się jednak dostanie karę, chociażby prace społeczne polegające na wyczyszczeniu innych pobrudzonych elewacji świątyń, wówczas się na pewno więcej razy zastanowi niż przed dokonaniem takiego czynu. Ale pytanie jest, co my moglibyśmy zrobić? Czy w ogóle obywatele co mogli zrobić? Oczywiście zgłaszać, czy to do Fidei Defensor, do Ordo Iuris, do odpowiednich organów ścigania, takich jak policja czy prokuratura. Oczywiście udokumentować to, co się zdarzyło, bo to jest najważniejsza kwestia, żeby prokuratura i policja mogła skutecznie zadziałać, czyli mieć podstawy merytoryczne, dowodowe i faktyczne, żeby cokolwiek zrobić, czyli utrwalić. No, wszyscy mamy telefony, można by telefon wyciągnąć, nagrać. Idąc troszkę dalej, można dokonać obywatelskiego zatrzymania. Tak, jeżeli przestępstwo jest popełniane i jest na gorącym uczynku złapany taki sprawca, zatrzymać go i oczywiście zgłosić sprawę na policję. Więc bym widział taką drogę. Oczywiście też troszkę bierny opór, jak był zastosowany, czyli no, może nie tyle fizyczną, ale niedopuszczenie do pomazania takiej świątyni. Jeszcze ostatnie pytanie na koniec. Jak pan mecenas ocenia
By właśnie taką skuteczność, czy może same zjawisko zgłaszania tego typu zawiadomień do prokuratury. Czy na przykład w Polsce rzeczywiście na przykład społeczeństwo już jest przygotowane do tego, żeby w momencie, kiedy na przykład zostanie obrażone uczucie religijne, czy znieważone miejsce, czy my jesteśmy gotowi już do tego, żeby na przykład właśnie, tak jak pan mówił wcześniej, móc zgłaszać, postępować w ten sposób, żeby na przykład dowiedziały się organy ścigania czy prokuratura? Tu też odpowiem, bo są naprawdę dwa pytania na ten temat. Dwa pytania, które pan zawarł w jednym, a mianowicie tak, obywatele muszą wiedzieć, że to będzie skuteczne. Uważam jednak, że obywatele mają przeświadczenie, że jeżeli zgłoszą coś takiego, to może nie tyle, że zostaną wyśmiani, tak, ale że nic się z tym nie zrobi, że to gdzieś utknie, będzie długo trwało, a nie przyniesie oczekiwanego skutku, jak w wizerunku Matki Boskiej przedeptanej butem. Tak? To jest jedna kwestia. Drugą kwestią natomiast jest praktyka prokuratur, ponieważ przynajmniej z mojego doświadczenia wynika, że te przestępstwa są troszkę traktowane niestety po macoszemu. Nikt się tym nie chce merytorycznie zająć i żeby naprawdę, i to jest bardzo duży element negatywny, żeby tym się naprawdę zająć, nikt nie ma woli, więc trzeba by przeprowadzić jedno czy dwa postępowania i je nagłośnić, żeby jednak zobaczyć, że po to zostało to przestępstwo, taki czyn umieszczony w kodeksie karnym, że rzeczywiście ustawodawca miał na myśli ochronę konkretnych wartości, w tym wypadku uczuć religijnych, i że to jest normalne przestępstwo. Dziękuję bardzo za rozmowę.